Dla bezpieczeństwa użytkowników Dacia Spring jest wyposażona w system monitorowania ciśnienia w oponach. System ten jest zawsze włączony i wykrywa każdą utratę ciśnienia. Jeśli ta lampka kontrolna świeci się na tablicy wskaźników, należy udać się do najbliższego kompresora. Znamionowe wartości ciśnienia są podane na nadwoziu. Są one widoczne przy otwartych drzwiach od strony kierowcy. Ważne, ciśnienie w oponach należy sprawdzać zawsze przy zimnych oponach. Jeśli sprawdzasz je przy ciepłych oponach, zaleca się dodanie i 0,2 do 0,3 bara do ciśnienia zalecanego przez producenta. Po wyregulowaniu ciśnienia należy zresetować system monitorowania ciśnienia w oponach. Wykonaj procedurę resetowania. Kiedy trzeba zmienić ciśnienie referencyjne w oponach, by dostosować je do warunków jazdy? Pusty pojazd z obciążeniem, jazda po autostradzie, po zmianie koła, po użyciu zestawu do pompowania opon, po przełożeniu kół. Aby uruchomić procedurę resetowania, przy włączonym zapłonie i nieruchomym pojeździe dotknij tego przycisku kilka razy, aby wybrać opcję TPMS Reset, która pojawi się na ekranie cyfrowym w środkowej części tablicy wskaźników. Następnie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 3 sekundy, aby rozpocząć procedurę resetowania. Przycisk miga przez około 5 sekund, po czym pojawia się komunikat Set TPW uruchomiony, informujący, że polecenie resetowania wartości referencyjnej ciśnienia w oponach zostało wykonane pomyślnie. Możesz bez obaw ruszać w drogę. Wartość zostanie zresetowana po kilku minutach jazdy. Jeżeli ta lampka kontrolna miga przez kilka sekund, a następnie pozostaje stale włączona, należy ponownie rozpocząć procedurę resetowania wartości referencyjnej ciśnienia w oponach. Jeśli lampka ostrzegawcza miga przez kilka sekund, a następnie pozostaje włączona i pojawia się pomarańczowa lampka ostrzegawcza stop, oznacza to, że w układzie występuje usterka. Skontaktuj się z przedstawicielem marki.